Cześć, za mikrofonem Kuba. Witam Was na kolejnym podcaście na kanale Tank Trip. Jeżeli uczycie się języka polskiego, to na pewno interesują Was również polskie tradycje i zwyczaje. I właśnie o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Polska jest krajem, w którym Kościół odgrywał i nadal odgrywa szczególną rolę. Dlatego święta kościelne są dla Polaków bardzo ważne. Opowiem Wam dzisiaj o najważniejszych świętach, jakie się u nas obchodzi i z jakimi zwyczajami jest to związane. Ogólnie my, Polacy, jesteśmy odbierani przez obcokrajowców jako naród lubiący świętować i podtrzymywać dawne obyczaje. Silny związek z tradycją odczuwa się jednak najbardziej w czasie obchodów największych świąt kościelnych, takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także Boże Ciało, podczas którego we wszystkich parafiach w Polsce organizowane są procesje. Boże Narodzenie to chyba najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święto w roku, z którym wiąże się wiele tradycji. W tym wyjątkowym czasie w żadnym domu nie może zabraknąć choinki, opłatka, kolęd i prezentów. Z rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy czekamy do momentu pojawienia się pierwszej gwiazdki na niebie. Ta gwiazdka to symbol gwiazdy betlejemskiej, która towarzyszyła narodzinom Jezusa. Na stole wigilijnym powinno być 12 postnych potraw, symbolizujących 12 apostołów. Nie może tu zabraknąć czerwonego barszczu z uszkami z nadzieniem grzybowym, pierogów z kapustą i grzybami, czy kutii. A takim tradycyjnym polskim przysmakiem jest karp smażony i karp w galarecie. Poza tym na stole stawia się jedno dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, czyli takiego niespodziewanego gościa. A pod białym obrusem powinno leżeć sianko, symbolizujące stajenkę, w której Jezus przyszedł na świat. Po przełamaniu się opłatkiem wszyscy rodzinnie siadają do wieczerzy, potem śpiewają kolędy i rozpakowują prezenty od świętego Mikołaja, które znaleźli pod pachnącą, ustrojoną choinką. A wiedzieliście, że do Polski zwyczaj stawiania choinki dotarł z Niemiec w XVIII wieku? Wcześniej stawiano w kącie snopek zboża, albo zawieszano pod sufitem czubek jodły, sosny albo świerku. Drzewko wigilijne ma chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy, a gwiazda zawieszana często na jej szczycie symbolizuje oczywiście gwiazdę betlejemską. Późnym wieczorem albo o północy wszyscy idą do kościoła na pasterkę, czyli wieczorne nabożeństwo, które upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Z kolei Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim, upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest świętem ruchomym i obchodzi się je w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli gdzieś między 21 marca a 25 kwietnia. Tydzień, który poprzedza święta Wielkiej Nocy, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Wtedy Kościół i wierni wspominają najważniejsze wydarzenia dla wiary chrześcijańskiej. Wielki Tydzień zaczyna się tak zwaną Niedzielą Palmową. W kościołach święci się wtedy palemki, takie rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, ozdobione kwiatkami i kolorowymi piórkami. Poświęcone palemki włożone do wazonów chronią dom przed nieszczęściem. W Wielką Sobotę przygotowuje się święconkę, czyli taki ozdobny koszyczek z jedzeniem, który zanosimy do kościoła i święcimy. W takim koszyku zawsze muszą być pisanki, które są symbolem narodzenia i nowego życia. Pisanki to po prostu pokolorowane jajka. Czasami wyglądają naprawdę cudownie, jak małe arcydzieła.
W czasie świąt takimi pisankami obdarowuje się rodzinę i przyjaciół, bo to ma im zapewnić zdrowie, siłę i powodzenie w sprawach sercowych. W koszyczku ze święconką musi się także znaleźć obowiązkowo baranek z cukru, symbolizujący umęczonego Chrystusa, chleb, sól, wędliny i świąteczne ciasto. Święconkę spożywa się dopiero następnego dnia, w Wielką Niedzielę po mszy rezurekcyjnej. Do tego czasu należy zachować ścisły post. Polska kuchnia związana z potrawami wielkanocnymi jest bardzo bogata. Do dań, które muszą znaleźć się na świątecznym stole, należą żurek albo barszcz biały, kiełbasa, pasztet, różne sałatki, a także różne ciasta, czyli mazurki, babki i serniki. Oczywiście królują też czekoladowe zajączki, kurczaczki i baranki. Bardzo ważnymi świętami dla Polaków są także Dzień Wszystkich Świętych i następujący zaraz po nim Dzień Zaduszny. Wtedy właśnie wszyscy wspominamy swoich bliskich, którzy odeszli, i wybieramy się na cmentarz, żeby odwiedzić ich groby. Stawiamy na grobach kwiaty i zapalamy znicze, które są wyrazem naszej pamięci o nich. Te dni są również wyzwaniem dla policji, która co roku na początku listopada, bo właśnie wtedy przypadają te święta, organizuje tak zwaną akcję znicz. Związane jest to z tym, że wielu ludzi odwiedza groby w całej Polsce i wtedy ruch na drogach jest naprawdę duży. Policja wzmaga kontrolę i stara się zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Wśród Polaków sporą popularnością cieszą się także pielgrzymki do miejsc otaczanych kultem religijnym. Bardzo popularny pod tym względem jest częstochowski klasztor na Jasnej Górze. Do słynnego na całym świecie sanktuarium wiedzie ponad 55 szlaków pątniczych, którymi przybywa rocznie około 350 pielgrzymek. Piesze pielgrzymki są w ogóle takim naszym narodowym fenomenem, który obejmuje cały kraj, od Bałtyku do Tatr, od Świętej Lipki przez Licheń, Niepokalanów, aż po Kalwarię Zebrzydowską. Można zatem śmiało powiedzieć, że Polacy są narodem pielgrzymowiczów. Niektóre najdawniejsze obrzędy, zwłaszcza te sięgające jeszcze czasów pogańskich, dawno już zatraciły swój magiczny charakter i stały się takim barwnym reliktem przeszłości i elementem zabawy. Na przykład lany poniedziałek, czyli tak zwany śmigus dyngus, przypada na drugi dzień świąt i jest nazywany poniedziałkiem wielkanocnym. To zabawa, która polega na polewaniu wodą bliskich nam osób, ale nie tylko, bo także nieznajomych osób. Nawiązuje ona do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia, wiosennym oczyszczeniem z brudu i chorób. Wierzono, że oblane tego dnia wodą panny będą miały większe szanse na zamąż pójście. Podobnie jest z jednym z najbardziej żywotnych i wciąż praktykowanych w Polsce zwyczajów pogańskich, czyli topieniem marzanny. Marzanna to taka słomiana kukła, która symbolizuje zimę. Aby tę zimę przepędzić, marzannę wrzuca się do wody albo pali, albo jedno i drugie. Cała ta ceremonia topienia marzanny odbywa się w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. Kiedyś, w dawnych czasach, w tym obrzędzie brały udział całe wsie. Obnoszono wtedy kukłę koło każdego domu, moczono w kałużach, wrzucano do rzeki albo do jeziora. Nie wolno było płynącej marzanny dotknąć. W dzisiejszych czasach topieniem marzanny zajmują się głównie młodsze dzieci i robią to często na wycieczkach szkolnych. Ciekawą i lubianą tradycją są również andrzejki. Taka ostatnia zabawa przed Adwentem, czyli czterotygodniowym okresem przygotowania do Bożego Narodzenia. Spotykamy się wtedy w kręgu znajomych i robimy wróżby na nadchodzący rok. Najpopularniejszą wróżbą jest odczytywanie przyszłości z kształtów, jakie przybiera gorący wosk, wlewany przez oczko klucza do zimnej wody. Poza świętami kościelnymi w Polsce obchodzi się także kilka bardzo ważnych świąt narodowych.
W kalendarzu uroczystości państwowych najważniejsze miejsce zajmuje rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, obchodzona 11 listopada, oraz rocznica uchwalenia w 1791 roku pierwszej polskiej konstytucji, która była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Święto Konstytucji obchodzimy 3 maja w bardzo radosnej atmosferze. Te dni są ustawowo wolne od pracy i organizowane są wtedy różne uroczystości, wiosenne imprezy, koncerty, festyny i rodzinne majówki. W szczególnie podniosłej atmosferze odbywają się główne obchody święta 3 maja przed grobem nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszą im defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty i składanie wieńców. Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości organizowany jest w Warszawie Bieg Niepodległości, a ulicami wielu miast przechodzą marsze i parady niepodległości. W Polsce obchodzi się także święta o nieco innym charakterze. Należą do nich Dzień Kobiet, obchodzony 8 marca, Dzień Matki, 26 maja, Dzień Babci, 21 stycznia, Dzień Ojca, 23 czerwca, Dzień Dziadka, 22 stycznia i jeszcze Dzień Dziecka, obchodzony 1 czerwca, któremu towarzyszą liczne imprezy dla najmłodszych. Ciekaw jestem, jakie tradycje zachowały się w waszej kulturze, jakie macie obyczaje i jakie obchodzicie święta. Jak zawsze bardzo chętnie wysłucham waszych historii, oczywiście w języku polskim. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za to, że spędziliście ze mną ostatnie kilkanaście minut. Mam nadzieję, że podcast był dla was ciekawy i do usłyszenia w następnym. Pamiętajcie, żeby polubić i zasubskrybować kanały na YouTubie i na Facebooku. Trzymajcie się. Cześć!